Gumę umieć pod kolanem. Ściągnij łopatki. Zepnij pośladki i brzuch. Unieś się brodo nad drążek. Tułów utrzymuj wyżej niż stopy. Brzuch i pośladki napięte. Ciało utrzymaj w linii prostej. Łokcie prowadź wąsko przy tułowiu. Wysokość skrzyni dostosuj do własnych możliwości. Kolano nie powinno iść do wewnątrz. Jeśli jesteś osobą bardziej początkującą, możesz dostawiać drugą nogę na skrzynię. Stopy ustaw równolegle. Ugnij lekko kolana. Hantle prowadź przy nogach. Plecy utrzymaj prosto. Łokcie wąsko. Opuść się nisko. Unieś tułów do wyprostu ramion. Nie rób przeprostu w łokciach. Kolana lekko ugięte. Tułów nieruchomy, brzuch i pośladki napięte. Plecy proste, łokcie prowadź wąsko. Tułów utrzymaj spięty, plecy proste. Wyprostuj ramiona, pamiętając o tym, aby hantle nie stykały się u góry. Stopy utrzymaj złączone, nie powinny dotykać ziemi. Patrz w górę, utrzymaj równowagę. Podczas lądowania kieruj kolana do zewnątrz. Ląduj miękko na nogach.